Więc to jest wszystko, czego potrzebujemy. Mamy dodatkowy sznur. Krokodyl jest ogromny. Jedyne, co mamy, to patyk ze sznurkiem i jeszcze kawałek linki. Czekajcie, jest jeszcze jedna rzecz. Najważniejsza rzecz. Siedzi sobie tutaj. Na naszą korzyść działa to, że jest wyziębiony. To zimnokrwiste zwierzę. Będzie nieco wolniejszy i może nie będzie tak bardzo walczył. Po tym, jak to zrobisz, nie będziesz potrzebowała swojego kubka kawy. Pójdziemy tą stroną, prosto do bramy. Martyna, puść linę i stań za mną. Za tobą? Gdy będą go ciągnąć w tamtą stronę, musimy stać za nim. O cholera. How's that? Two of them. Raz, dwa, trzy. Skakuj na niego, Sherry. Skakuj. Wszyscy na niego. Ściskaj go kolanami. Masz go? Tak. Wszyscy cali? Tak. Poczekajcie, jesteście naprawdę dobrzy. Zastanawiacie się pewnie, o co do cholery chodzi z tą taśmą. Jak można poskromić ponad 3-metrowego krokodyla zwykłą taśmą izolacyjną? Otóż chodzi o to, że krokodyl ma bardzo mocne mięśnie, które zaciskają szczęki, ale bardzo słabe mięśnie, które je otwierają. Dlatego owinięcie taką taśmą wystarczy, żeby nie był w stanie się dobrać do swojej ofiary. Można powiedzieć, że to jest krokodyl po przejściach, ponieważ tutaj ma dziurę od kuli. Ktoś go po prostu próbował wcześniej zastrzelić. A oprócz tego połknął sznurek z czymś, no właśnie, nie wiadomo z czym. Dlatego teraz musimy otworzyć jego paszczę. Na pewno nie będzie mu się to podobało. I musimy spróbować wyciągnąć to coś ze środka. Ostrożnie, nie ma już taśmy. A to gigantyczne szczęki. Czujecie ten smród? On to coś miał bardzo głęboko w żołądku. Śmierdzi. Zapach jest masakryczny. Na końcu sznurka jest jakiś patyk. Prawie go mamy. Zmierz go od pyska do oczu. 15,5 cm. 15,5? Tak. Czas załadować stwora na samochód. Każdy krokodyl, który trafi w ręce Sherry i Vince'a, jest dokładnie opisywany. Ten ponad 2-metrowy maluch niedługo będzie mógł cieszyć się z nowego domu. Przed wypuszczeniem Sherry chipuje krokodyla i gotowe. Wolność! Z nową dziewczyną. Wolność! Jakie piękne słowo! A tam czeka na ciebie śliczna dziewczyna. Wolność.